taki do pancerz Fausta mam chłopaki. Super, co? Coś się zmieniło, kiedy rozpoczynała się, Milada. Wiele osób mówiło, pamiętajcie, to tak jak w Starym Testamencie. Kilkadziesiąt lat Mojżesz prowadził swój powiek, mój plan o pustyni. Myślę, że my właśnie teraz wprowadzamy do tego. Wiem, że no jest o co dbać. Ja pamiętam, jak moja córka się urodziła w roku 82. Ja ten przydział na mleko miałem, po ubranek nie było. Mleko dla dzieci to, pamiętacie jak było, to był cyrk. Po meble do kuchni stałem miesiąc w kolejce. Po meble do kuchni. Ale zapisy były na no, nie, no ja byłem w liście kolejkowej, którą trzy razy dziennie podpisywałem, żeby te meble mieć do kuchni. A więc zmiany są? Są. Trudno jest? Jest. Będzie lepiej? Będzie. I to jest najważniejsze. Właśnie na tym polega nasza niepodległość, że mamy szansę walczyć. Walczyć o nasze lepsze życie. Jaka piękna ekipa. Bliźniaki? Pięknie, witamy serdecznie. Dzień dobry pani w pięknym kapelusiku. Pani reprezentacyjna. I teraz jesteśmy w miejscu kolejnym wyjątkowym. Jesteśmy na rogu ulicy Heweliusza i Korzennej. Warto przypominać Wielkich Gdańszczan. Tu na rogu, kawałeczek dalej, mieściło się słynne obserwatorium Jana Heweliusza, Trimowara, astronoma, wydawcy ksiąg, Rajce Gdańskiego. Postaci wyjątkowej przyjaciela Jana III Sobieskiego. Dzień dobry. Witamy. Pani ma śliczny berecik czerwony i doskonały biały szaliczek. Jest pani a i czerwone buciki. Widzę, doceniamy absolutnie. A witamy również państwa. Nawet te skromne, delikatne akcenty. Cześć. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Witamy gorąco. Gdańszczan. Tych najmłodszych, najserdeczniej na ręce. Cześć Maruty. Witamy nas serdecznie. Dzień dobry. Witamy. Witamy liczby Gdańszczan. Jak jesteśmy wszystkie atrakcje dla was przygotowane przez poradę. Może ty się też wkręcisz, co? No tutaj zobaczcie, spała dziewczyna. Też się